Na dzisiejszym filmie widzimy pierwszy test mojego układu napędowego do pojazdu, który będzie skonstruowany w formie pchacza do roweru, tak jak widać. I ten silnik powstały z przerobionego alternatora, który docelowo będzie pracował jako silnik BLDC. On w tej chwili jest uruchomiony jako silnik taki, powiedzmy, quasi synchroniczny, znaczy jest sterowany w tej chwili przebiegiem trójfazowym prostokątnym. No jest to zasilane z układu sterującego, takiego, który zbudowałem na mikroprocesorze microchipa PIC 16F877. Sygnały sterujące z tego procesora wysterowują driver trójfazowy, który steruje z kolei mostkiem trójfazowym na takich tranzystorach IRFP064. To są tranzystory MOSFET o prącie maksymalnym 110 A. Więc tak jak mówię, ten test to jest taka absolutna, totalna prowizorka, która ma na celu tylko sprawdzenie działania właśnie tego układu sterującego, czyli mikroprocesora, układu drivera, układu mostka, no i sprawdzenie samego tego napędu, czy to się w ogóle będzie kręcić i jakie potencjalnie może mieć właściwości, jeżeli chodzi o moment napędowy. Tutaj w tej chwili ten mostek jest zasilany z takiego zasilacza, którego napięcie jest regulowane autotransformatorem, i napięcie zasilania mostka, jak sobie zmierzymy w tej chwili, to napięcie zasilania tego mostka to jest zaledwie 1,7 V. Natomiast prąd, jeżeli sobie zmierzymy tutaj na napięcie na bocznikach, no to tutaj jest 75 mV, no co po przeliczeniu daje prąd 6 A. Także w tej chwili uzwojenie, ten silnik pobiera 6 A przy napięciu 1,7 V. No i jak na taki prąd stosunkowo niewielki, no to ma całkiem niezły moment. No oczywiście, jeżeli jestem w stanie go zatrzymać, ponieważ to pracuje jako silnik taki, powiedzmy, quasi synchroniczny, który nie jest sterowany przebiegiem trójfazowym, sinusoidalnym, tylko prostokątnym. Ale nawet jak na taki prąd, no to ma to całkiem nieźle to działa. Jeżeli to tutaj zamontuje się na przed kołem pasowym, tutaj będzie zamontowana płytka z czujnikami kalotronowymi, które będą pobudzane magnesznicą zamontowaną w kole pasowym. No więc jako silnik BLDC to powinno mieć całkiem niezłą przeciążalność. I naprawdę przy prądzie, powiedzmy, rzędu 20-30 A, no to naprawdę moment powinien być niezły. Ja to testowałem, załączając napięcie stałe na fazy i wymuszając prąd do 20 A, to przy 20 A szacuję, że moment był rzędu co najmniej 20 Nm. Także jak na taki silniczek 20 Nm to jest nieźle, a przy prądzie jeszcze wyższym do 30 A to myślę, że nawet się uda osiągnąć 30-40 Nm. To jest bardzo dobrze jak na taki silnik. Więc naprawdę jako napęd to sądzę, że powinno być całkiem niezłe właściwości. I tak to wygląda, także układ sterujący działa, driver działa, mostek działa, no teraz pozostaje tylko dopracowanie, przetestowanie pozostałych wszystkich procedur tego procesora. No i tyle, zaprogramowanie, zamontowanie płytki czujników, no i powinno to jeździć. Także tak to generalnie wygląda.